papieża Jana Pawła II do Bazyliki Watykańskiej, w której bardzo często pełnił swą posługę jako biskup Rzymu i pasterz Kościoła Powszechnego. Opuszczając ten dom, dziękujemy Panu za niezliczone dary, które poprzez swego sługę papieża Jana Pawła II Pan rozlał na lud chrześcijański. Błagajmy Go, aby w swym miłosierdziu i dobroci udzielił papieżowi wiecznego mieszkania w Królestwie Nieba oraz dał pociechę żywej nadziei bliskim papieża, świętemu ludowi rzymskiemu i wszystkim wiernym żyjącym na całym świecie. Spójrz z dobrocią, Panie, na życie i dzieła Twojego sługi i naszego papieża. Przyjmij go do domu wiecznej światłości i pokoju i udziel Twoim wiernym mocy do pójścia drogą wytyczoną przez niego, aby świadczył o Ewangelii Twojego Syna, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Procedamus in pace. Diakon wzywa kardynałów i obecnych w kaplicy, aby uformowali procesję, która będzie towarzyszyła przeniesieniu zwłok Ojca Świętego do Bazyliki Watykańskiej. Kardynałowie zostali poproszeni o utworzenie procesji. Kolejno kardynałowie, diakoni, kardynałowie prezbiterzy, kardynałowie biskupi. W czasie procesji będą śpiewane psalmy. Teraz chór zaczął śpiew psalmu 23. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie.